Poznań. Stary Rynek. Obok renesansowego ratusza, wagi miejskiej i arsenału mieści się zabytkowy budynek odwachu. Powstał w XVIII wieku. Był siedzibą Straży Miejskiej i Policji. Dzisiaj znajduje się w nim Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Jesteśmy dumni z naszych przodków. Zaczynamy w momencie utraty niepodległości. Pokazujemy drogę i walkę o jej odzyskanie, a kończymy w wolnej Polsce. Żeby dobrze zrozumieć to, czego dokonali, zapraszamy w podróż po muzeum. Za naszą i waszą wolność. Jesteśmy w sali, która opowiada o buncie Wielkopolan przeciwko zniewoleniu. Wielkopolanie mówią przez cały XIX wiek. Chcemy się bić, żeby ponownie wybić się na niezależny państwowy byt. Pod koniec XVIII wieku sąsiednie mocarstwa Austria, Prusy i Rosja dokonały zaboru terytorium Polski. Państwo polskie przestało istnieć na 123 lata. Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości, czego dowodem są kolejne powstania. Powstanie Kościuszkowskie 1794, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Powstanie 1846 roku, Wiosna Ludów 1848, Powstanie Styczniowe 1863-1864. Swój wkład w walkę z zaborcą wnieśli również Wielkopolanie nie tylko organizując powstania w zaborze pruskim, lecz również wspierając rodaków z pozostałych zaborów. Mimo że powstania te poniosły klęskę, to jednak przyczyniły się do ukształtowania nowoczesnego narodu polskiego. Wielkopolanie wracają z pulpitu. Odkładają broń, zmieniają styl myślenia. Codzienną pracą nad ekonomią, gospodarką i kulturą zmieniają oblicze Wielkopolski. Te wszystkie pojęcia to istota pracy organicznej. Praca organiczna stała się alternatywą do walki zbrojnej. To legalne działania podejmowane przez Wielkopolan na polu kultury, oświaty i gospodarki, które miały wzmocnić siły narodu polskiego w zaborze pruskim. Umożliwiło to tworzenie nowoczesnego społeczeństwa oraz przetrwanie narodu mimo braku własnego państwa. Symbolem pracy organicznej w Wielkopolsce stały się towarzystwa, organizacje i instytucje. Wtedy powstają takie obiekty jak Biblioteka Raczyńskich, Hotel Bazar, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Bank Włościański. Czołowymi przedstawicielami idei pracy organicznej są Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski, Edward Raczyński, Hipolit Cegielski czy ksiądz Piotr Wawrzyniak. Dom Polski to następna sala, w której opowiadamy o jeszcze jednej formie wybicia się na niepodległość. To opowieść o miejscu, w którym kultywuje się nasz język, tradycje, obyczaj. Ale to także opowieść o miejscu, którego progu żaden okupant nigdy nie mógł przekroczyć. Dom Polski w okresie zaborów był ważnym elementem tożsamości narodowej. Stał się przeciwwagą dla polityki germanizacyjnej zaborcy i próby wynarodowienia Polaków. Tutaj wychowywały się kolejne pokolenia pamiętające o swojej tradycji, wierze, języku i literaturze. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Polski dom przyczynił się pośrednio do odzyskania niepodległości. Dzięki niemu kolejne pokolenia nie porzuciły nigdy idei walki o własną wolność.
Jesteśmy w okopie. Wybucha pierwsza wojna światowa. Wydarzenie tragiczne ze swojej istoty, także dla Wielkopolan, którzy musieli walczyć za nie swoją sprawę, ale jednocześnie jest to wojna, która pozwala nam wybić się ponownie na niepodległość. Wielkopolanie zostają wcieleni do armii pruskiej i wyszkoleni przez zaborcę. Doświadczenie zdobywają w walkach na frontach całej Europy. Są dobrymi żołnierzami. Nie zapominają o Polsce, której nie ma na mapie. Kiedy kończy się pierwsza wojna światowa, wracają do domów. Są zdeterminowani, by odzyskać wolność. Pierwsze miejsce, do którego trafiali w Wielkopolanie ze zdemobilizowanej armii pruskiej, był dworzec kolejowy w Poznaniu. To nadal niemieckie miasto. Powstanie wielkopolskie wybuchnie za ponad miesiąc. Kończy się pierwsza wojna światowa. W Europie panuje powszechna radość. W szeregach armii pruskiej narasta bunt. Społeczeństwo niemieckie jest zmęczone wojną. Abdykuje cesarz niemiecki. Cały kraj ogarnia rewolucja. Jej klimat daje się również odczuć w Poznaniu. Polacy starają się to wykorzystać do odzyskania niepodległości. Zdobywają większość w powstających radach ludowych oraz radach robotników i żołnierzy. W ramach ruchu rewolucyjnego przygotowują się do walki. W siłę rośnie Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego. Po niewielu dniach werbunku mieliśmy już kilka tysięcy zapisanych ochotników. I chociaż połowa z nich, albo i więcej, już w najbliższych dniach szybko odpadała, to jednak oddziały nasze, rozproszone po mieście, rosły jak na drożdżach. Jesteśmy w przededniu Powstania Wielkopolskiego. Ekspozycja ukazuje napiętą atmosferę tamtych dni. Manifestacja ludności niemieckiej, manifestacja Polaków, polski Sejm Dzielnicowy. Symbole narodowe ponownie pojawiły się w Poznaniu. Odbywający się w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 roku Polski Sejm Dzielnicowy jest manifestacją dążeń niepodległościowych. Sejm wyraża wolę zjednoczenia ziem zaboru pruskiego z odradzającym się państwem polskim. Spotyka się to ze zdecydowaną reakcją ludności niemieckiej. Sytuacja w mieście staje się coraz bardziej napięta. Do wywołania pożaru wystarczy iskra. Do miasta przyjeżdża Ignacy Jan Paderewski. To jest iskra. Powstanie Wielkopolskie w założeniach miało wybuchnąć nieco później. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania przyspieszył bieg wydarzeń i rozbudził nadzieję Polaków. Po Poznaniu krążyło hasło, które było sygnałem do walk. Nie należy dłużej czekać. 27 grudnia w południe ulicami Poznania maszeruje pochód dzieci z biało-czerwonymi proporczykami. Manifestacje organizują również Niemcy. Zrywają polskie symbole narodowe. Atmosfera w mieście gęstnieje. Około 17 na placu Wilhelmowskim słychać pierwsze strzały. Pertraktacje nie przynoszą efektu. Trwa walka o prezydium policji. Powstanie Wielkopolskie staje się faktem. Polacy szybko opanowują Poznań. Walki o miasto kończy zdobycie stacji lotniczej w Ławicy dnia 6 stycznia 1919 roku. Powstańcy zdobywają samoloty, które stają się zaczątkiem polskiego lotnictwa. Przez niemal 2 miesiące w całej Wielkopolsce trwają zacięte walki. Każda miejscowość, każda rodzina posyła na front swoich synów, by walczyli o to, żeby Wielkopolska była znowu częścią Rzeczpospolitej. Jesteśmy w miejscu, w którym krzyżują się ważne wątki historyczne. Rozejm w Trewirze kończy powstanie, ale nie kończą się walki na tym terenie. Za chwilę wojska wielkopolskie wyruszą na wschód w obronie granic II Rzeczypospolitej.
a traktat wersalski przypieczętuje zwycięstwo powstańców wielkopolskich. Nigdy, jak w owej sali, nie odczuwało się historycznej powagi chwili dla nas Polaków poważniejszej niż dla kogokolwiek. Na stole leżał tekst traktatu, który Niemcy mają podpisać. Traktatu, który uznaje niepodległe państwo polskie, mocą którego Niemcy zwracają Polsce nie wszystko wprawdzie, co jej zagarnęli w przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali zniemczyć. 16 lutego 1919 roku w Trewirze podpisany zostaje rozejm, a kilka miesięcy później w Paryżu traktat wersalski, który formalnie kończy I wojnę światową. Polska jest w Wersalu reprezentowana przez Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Wielkopolska przez ponad 120 lat okupowana przez Prusy znowu jest wolna i staje się częścią odrodzonej Rzeczypospolitej. Jesteśmy w sali wolności, a tę wolność przynieśli nam i wywalczyli ci fantastyczni chłopcy i dziewczęta z Powstania Wielkopolskiego. To dzięki nim mogliśmy wrócić do wolnej, niezawisłej Rzeczypospolitej Polski. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie to zwieńczenie wieloletnich wysiłków naszych antenatów, by odzyskać utraconą niepodległość. To piękna historia z happy endem. Żeby ją zrozumieć, trzeba odwiedzić Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Warto poznać naszą drogę do niepodległości.